Hej Diabeciki, z tej strony Ania i witam Was w filmiku rozpoczynającym nową serię z Simsami na moim kanale. Jeśli nie lubicie takiej tematyki, to nie martwcie się, gry nigdy nie zawładną moim kanałem i podobnie jak treści po angielsku, są jedynie dodatkiem. Za to jeśli czekaliście na Simsy, to się doczekaliście. Ta seria będzie nagrywana w formie gameplaya, ale na zapowiedź przygotowałam dla Was taką małą historyjkę wprowadzającą. Zapraszam Was do oglądania. Oto Frank Chapman. Jest on głównym bohaterem tej serii, więc pozwólcie, że trochę Wam o nim opowiem. W tej chwili widzicie go w jego pięknym mieszkaniu na szczycie apartamentowców w San Myshuno. Widoki do pozazdroszczenia według niejednego Sima, ale nie był tu od zawsze. Wychowywał się w domu dziecka i nigdy nie miał okazji poznać swojej rodziny, a po osiągnięciu pełnoletności przeprowadził się do miasta, gdzie znalazł pracę jako barman. Powiem Wam, że to nie była byle jaka praca i od pierwszego dnia zarabiał ładne pieniądze, jednak nigdy go to nie zadowalało. Miał głowę pełną pomysłów i zaproponował współpracę miastu, które było zachwycone jego charyzmą i dofinansowali oni kilka jego projektów, m.in. budowę domu weselnego czy siłowni dla osób o wysokich oczekiwaniach. Wszystkimi nimi zarządzał oczywiście Frank i w ten sposób dorobił się swojego pierwszego miliona jeszcze przed 30. Jednak nie jest on tylko biznesmenem. Wciąż kręci go zajęcie barmana, jednak teraz rozwija się on we własnych czterech ścianach. Zresztą gastronomia ogólnie jest mu bardzo bliska, bo jest on niesamowitym kucharzem. Potrafi wyczarować zachwycające dania z pomocą kilku składników zakupionych pod apartamentowcem. Jedynym problemem okazuje się być to, że nie ma się tą pasją z kim dzielić. W końcu największa radość z gotowania jest wtedy, gdy mamy dla kogo to jedzenie przyrządzać. Poza tym uwielbia spędzać czas aktywnie. Niemal codziennie bywa na boisku, w siłowni lub chociaż idzie pobiegać, byleby każdego dnia zapewnić sobie dawkę sportu. Jednak poczuł się w tym wszystkim okropnie samotny. Okazało się, że żadne pieniądze czy hobby nie zapełnią jego serca i nie zaspokoją jego potrzeby założenia prawdziwej rodziny, o której od zawsze marzył, pomimo braku krewnych. Trochę próbował randkować, ale nic z tego nie wyszło. Kobiety często pragnęły jego bogactwa, więc zdecydował się wziąć udział w programie, który ma mu pomóc znaleźć tę jedyną. Zaczynajmy. Frank i jego kandydatki na żonę będą przez najbliższe tygodnie mieli do użytku tę piękną parcelę. Będziecie ją bliżej poznawać z czasem, ale nasze kandydatki już dotarły na miejsce, a Frank nie może się doczekać, by je poznać, więc zaczynajmy. Pierwsza nadchodzi Hayley Adams. Przystanęła ona, rozglądając się nerwowo, aż w końcu ruszyła w stronę onieśmielająco przystojnego mężczyzny. On również lekko zestresowany odwrócił wzrok, ale gdy tylko ją przytulił, poczuł od niej ogromne ciepło. Od razu poczuł, jak dobrym jest ona człowiekiem i zaczął pogawędkę. Po chwili zdarzyło się coś niesamowitego. Pomimo wiosny i małego zachmurzenia zaczął padać śnieg. Oboje uwielbiają zimową pogodę, więc byli zachwyceni i od razu poczuli nawiązującą się pomiędzy nimi więź. Szybko okazało się, że mają wspólnego coś więcej i między innymi pasję kulinarną. Powiedziała mu, że zobaczą się później, a Frank był ogromnie ucieszony z tego, że w końcu poznał pierwszą kobietę, która być może za kilka tygodni zostanie jego żoną. Jednak Hayley odchodząc wyglądała na smutną, nie dała wcześniej tego po sobie znać. Co to spowodowało, może dowiemy się później, a teraz przejdźmy na mostek, by poznać Melanie Williams. Od razu było po niej widać ogromną radość, a jej energia od razu przeszła na Franka, który zaczął śmiało opowiadać jej historię, na co ona odpowiadała żartami. Całe szczęście mają podobne poczucie humoru. Przytuliła go jeszcze na pożegnanie i zostawiła go szeroko uśmiechniętego i pozbawionego jakiegokolwiek stresu. A oto Nancy Waller, dziewczyna z dobrej rodziny, która sama ma za sobą masę sukcesów życiowych. Okazała się być osobą bardzo konkretną, więc mała pogadanka szybko zmieniła się w głęboką rozmowę o życiu, w której okazało się, że mają podobne poglądy na temat życia, pracy i rodziny. Odeszła ona do reszty dziewczyn i nadchodzi przeurocza Julie Harrison. Powitała go dwoma buziakami w policzki i przedstawiła się jako miłośniczka wszystkich zwierząt.
ogromnie optymistyczna osoba zarażająca radością. Powiedziałam mu, jak bardzo cieszy się na najbliższe tygodnie, a gdy odchodziła, Frank myślał tylko o tym, kiedy znów będzie miał ją okazję zobaczyć. Swoją drogą, Julie od razu usiadła przy Hayley, widząc, że ta nie jest w zbyt dobrym humorze i jak możecie się domyślić, bardzo szybko to zmieniła. Susanna Smith zdecydowała się przyjść na pieszo zamiast korzystać z auta, gdyż uwielbia naturę i chciała skorzystać z dobrej pogody. Przytuliła Franka, jakby znała go od zawsze i zachwycona miejscem, w którym będą przez najbliższe tygodnie, zaczęła proponować różne aktywności na najbliższe dni. Bardzo zaimponowała mu swoją pomysłowością i aż zaczęli rozmawiać o tym, na jaką randkę mogą się wybrać. Podziękowała mu za poświęcony czas i odeszła, a na jej miejsce śmiało wkroczyła Alison Summers. Bez wahania pocałowała Franka w sam środek policzka i zarzuciła dowcipną gadką na podryw. Frank był zachwycony jej charyzmą i poczuciem humoru. Była w tym wszystkim tak stonowana i elegancka. Poświęcili jeszcze chwilę na małą gadkę o sporcie, bo po obojgu ich widać, że żyją aktywnie. Alison po podejściu do wspólnej przestrzeni nad basenem nie była zainteresowana poznawaniem dziewczyn, za to chętnie usiadła popuszczać trochę bąbelków przy wajce. I nasza ostatnia kandydatka, Elena Saxon. Frank rozpoznał ją, bo widział o niej artykuły opowiadające o wielu nagrodach naukowych, jakie dostała w ostatnich latach. Elena jest tak trochę geniuszem w kilku dziedzinach, co jest bardzo imponujące. Nie najgorzej, jak widać, radzi też sobie w kontaktach. O ile nie flirtowała z Frankiem wprost, to jej elegancja i urok zdecydowanie wprawiły go w flirciarski nastrój. Dołączyli oni do reszty w okolice basenu i Frank zwołał do siebie całe towarzystwo. A gdy dziewczyny zebrały się wokół niego, powiedział, że rozpoczną tę przygodę małą imprezą. I jak? Mam nadzieję, że spodobali Wam się bohaterowie tej serii. Zgaduję, że prawdopodobnie macie już ulubieńców, więc chciałabym poprosić Was o pomoc. W każdym filmiku w prawym górnym rogu, w tym miejscu jest takie i, możecie tam kliknąć i znajdziecie tam ankietę, w której będziecie mogli oddać głos na Waszą ulubioną kandydatkę. To bardzo mi pomoże, bo to Wy będziecie decydować, kto będzie odpadać, a żeby Wam pomóc, teraz na ekranie zobaczycie wszystkie kandydatki z ich imionami. Na razie mało o nich wiecie, ale to powoli będzie się zmieniać, a jeśli interesują Was cechy, które mają ci simowie, to możecie je zobaczyć w moich zapisanych Insta Stories na Instagramie, więc podlinkuję to w opisie. Tam zobaczycie takie kółeczko z napisem The Sims 4. Tam klikniecie, tam są wszyscy bohaterowie, ich cechy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku.